To już drugie spotkanie z tego cyklu, które prowadzimy w Mistrzowicach razem z Hutą Jazzu, Trifoparkiem i Ośrodkiem Kultury Norwida oraz z klubem Kuźnia, w którym to właśnie gościmy. Muzyka dookoła świata to cykl całoroczny spotkań muzycznych z artystami, którzy pochodzą z odległych regionów świata, ale od wielu lat mieszkają w Polsce i konfrontujemy ich z naszymi krakowskimi jazzmenami. Spotkania te mają charakter dość taki wielopłaszczyznowy, ponieważ nie są to stricte koncerty, a jest to pewnego rodzaju spotkanie z człowiekiem. Rozmowy o kulturze, o sztuce, o muzyce, przeplatane wspólnym muzykowaniem. Później oczywiście jest normalny, tradycyjny koncert, a i często będziemy wciągać w tę zabawę publiczność, by aktywnie uczestniczyła w naszych wydarzeniach. Do końca się z fortepianem nie zgadzam, to jest trochę taki dziki instrument, bardzo tradycyjny, został wymyślony bardzo dawno temu, to najprawdopodobniej to było na południu Francji, bądź na północy Hiszpanii, w Galicji hiszpańskiej. Wiadomo, że właśnie w Santiago, w Galicji hiszpańskiej już 1000 lat temu grano na lirach. Na to mamy dowody, prawda? Więc ta lira tam była na pewno jeszcze wcześniej. Od 16 marca zapraszamy do Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na 18. Międzynarodową Wystawę Plakatu Teatralnego Rzeszów 2022. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Motyka, organizatorem jest Rzeszowski Teatr imienia Wandy Zimaszkowej.
Na wystawie można zobaczyć ponad 20 plakatów, między innymi te nagrodzone. Teatr Rzeszowski, który organizuje to Biennale Plakatu Teatralnego od 36 lat, jest w zasadzie jedynym i takim konkursem branżowym na świecie. Nasze wystawy są zawsze eksponowane jeszcze w innych miastach i w krajach. Tutaj przywiozłem prawie 30 prac, które dotarły do nas do ostatniej edycji. Ostatnia edycja, czyli 18. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, odbyło się w 2022 roku. Otwarcie wystawy było w sierpniu. Autorzy nadesłali ponad 1000 prac i z tych 1000 prac na wystawie znalazło się 100 wyselekcjonowanych prac. I podczas obrad jury żeśmy wybrali 11, bodajże 12, które zostały specjalnie nagrodzone. Warto też powiedzieć, skąd te prace przyszły, bo prace przyszły z Japonii, z Iranu, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, no i prawie z wszystkich krajów europejskich.